Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, nie ma chyba przedmiotu, który nie byłby tak szeroko zbadany. Nie ma również przedmiotu, który wzbudziłby tak wiele kontrowersji jak całun turyński. Dzisiaj mam przyjemność rozmowy z panem profesorem, który, można powiedzieć, od ponad 40 lat jest zainteresowany całunem turyńskim. Jest pan autorem książki Tajemnica całunu. I dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Idzi Panic. Chciałbym zapytać pana na początek, bo mnie pewne teorie nawet pobudziły do śmiechu. Wie pan, pewne teorie dotyczące powstania. Na przykład teoria związana z tym, że całun turyński jest autorstwa Leonarda da Vinci, że jest to malowidło stworzone techniką sfumato i że tak naprawdę to wielki renesansowy twórca stoi za tym wizerunkiem. Czy pana ta teoria jakoś też śmieszy, czy po prostu jest w jakiś sposób zasadna? To znaczy, ta teoria to jest jedna z tych teorii, których ja nie rozumiem. Dlaczego? Dlatego, że przecież wiemy, że całun turyński w 1451 roku w sposób prawny przeszedł w ręce rodziny Sabaudzkiej. Później z tej rodziny wywodzić się będą królowie włoscy. Tymczasem całun jest przypisywany przez w tym wypadku niektórych historyków sztuki, właściwie de facto dwóch osób, to jest mniejsze nazwisko, Leonardo, dzieło ręką Leonarda. Tyle tylko, że Leonardo się urodził w 2 lata po wspomnianym fakcie. Czyli Leonardo musiałby przed swoim narodzeniem namalować obraz. I co oczywiście jest niemożliwe. Jasne, że tak. I dlatego mówię, te teorie mnie dziwią, bo są wypowiadane przez skądinąd osoby naprawdę znakomicie znające się na przykład na historii sztuki, czy na przykład na innych zagadnieniach wiążących się z tym, co się całunowi przypisuje. Na przykład ta słynna teoria, jakoby całun powstał poprzez obłożenie osoby zmarłej, uprzednio zabitej, poprzez tortury analogiczne, takie tortury, jakie zadawano Jezusowi, tortury opisane w Ewangelii, i następnie ten zabity człowiek, prawda, co samo w sobie byłoby zbrodnią odrażającą, to powiedzmy sobie, ale twórcy tej teorii tak uważają. Został obłożony aloesem, aloes się ulatniając wywoływał reakcję chemiczną noszącą obraz tego człowieka, prawda. Takie zjawisko, ja to nazywam teorią zielnika. Takie zjawisko teoretycznie istnieje, prawda? Bo jeżeli gdy chodziliśmy do szkoły, jeżeli byśmy między 2 kartki zeszytu włożyli listek, co robiliśmy, tak jest na lekcjach biologii, to po jakimś czasie ten listek da obrys i powstaje taki obraz też podobny do tego, jaki jest na całunie, prawda? Na czym jednak polega cały bezsens tej teorii? Mianowicie, po pierwsze, ten człowiek musiałby być troszeczkę dłużej w okryciu całunowym, poddany pewnej reakcji cieplnej. A był około 36 godzin. Tak? Około, tak. Poddany pewnej reakcji cieplnej. A więc to by przyspieszyło rozkład ciała. Między tymi... A nie ma, na wizerunku żadnych śladów rozkładu ciała. Nie ma rozkładu. Między tymi płótnami, prawda, bo zaraz warto wspomnieć, w jaki sposób człowiek był w całunie złożony, prawda. Między tymi płótnami musiałyby pozostać ślady rozkładu trupiego. Tego nie ma. Ponadto musiałby być pełny obrys, a my na całunie mamy, my nie mamy zdjęcia ciała, tylko dokładne zdjęcia ran po biczowaniu, po wszystkim, prawda?
Nie? Przebyciu mamy, włócznią. Tak. My nie mamy tak jak listek, on jest po prostu, widać listek, widać tam wyraźnie zarysowane różne nitki nerwu listnego, prawda? Natomiast tutaj jest cały ten listek, cały podkreślam, prawda? Natomiast my nie mamy całego ciała w sensie takim, jak na przykład namalowalibyśmy, prawda? Jest i teraz tylko bardziej zaznaczamy te rany, prawda? Tam są wyraźnie zarysowane rany, natomiast cała ta reszta jest słabiej zarysowana. Więc nie ma śladów trupich, nie ma całego tego ciała wymalowanego, że tak powiem. Prawda? Więc to są takie teorie, ale jeżeli ją podać, no to no rzeczywiście, no tak ktoś, kto robił, prawda, może pomyśleć, a faktycznie tak całą. Tylko farba chyba też weszłaby, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale głębiej, tak? Tak jest. Jeżeli a tutaj chodzi, tylko 40 mikronów. Jeżeli chodzi o farbę, prawda, jeżeli każdy, bo to może każdy sobie taki eksperyment zrobić, kto ma chusteczkę do nosa w domu, albo na przykład kawałek płótna, na przykład ściereczki do wycierania talerzy, prawda? Może wziąć, nalać odrobinę wody, czy odrobinę atramentu, czy farbki, prawda? To wiadomo, że to przejdzie, ten płyn przejdzie na drugą stronę płótna. I tego na całunie nie ma. Tak jak pan redaktor powiedział, obraz na całunie jest niezwykle, umownie, cienki, taki, prawda? On ma grubość, tak jak pan powiedział, 40 mikronów. I to mniej więcej 40-42 mikrony, prawda? Nie jest malarz w stanie żaden uzyskać takiego efektu, żeby malował tylko powierzchnię płótna. Żeby ta kropla farby, farba, bo tam nie jedna kropla by była, żeby nie weszła w głąb płótna. I tutaj jeszcze też taka uwaga, bo taka komisja, którą powołał jeszcze kiedyś ten kardynał Peregrini, prawda, dwie zresztą to były pod rząd komisje, w której twierdzono, że jest ten obraz po obu stronach. I potem, kiedy badali to Amerykanie z grupy Sturb, prawda, oni musieli rozpruć ten materiał, w którym całun był wszyty, żeby zbadać odwrotność płótna całunowego. I po pierwsze okazało się, że ten materiał był jeszcze obszyty tymi nićmi sprzed 500 lat. Więc osoba, która sformułowała tą opinię, po prostu skłamała. Która sformułowała, że oni wyjęli całun, bo żeby był całun bezpiecznie przechowywany, bo jak go na przykład zawieszano w czasie pokazów na przykład na ścianach, prawda, to żeby płótno się nie przetarło, on był obszyty. Tymczasem, jeżeli by chciano to płótno wyjąć z tego i sprawdzić od wewnątrz to płótno, prawda, musiano by te nitki wysupłać. Tymczasem tych nitek nie wysupłano. I to jest taka ciekawa rzecz, że te teorie, teraz wracam do pana początku pytania, że te teorie, one są po prostu, te teorie przeciwne autentyczności całunu, są formułowane po prostu w sposób, no, kłamliwy, tak to powiedzmy delikatnie. Jeszcze badanie węglem C14, które datuje czas powstania całunu na okres średniowiecza, około XIII wieku. XIII i XIV wieku. XIII. Ale to też być może została zbadana ta część na obrzeżach całunu, tak? Która może została doszyta, to znaczy, kolokwialnie, w trakcie średniowiecza. Tak? To znaczy, tam była taka rzecz, że całun został poważnie nadpalony w początku XVI wieku. Został następnie przez mniszki poddany renowacji i te nadpalenia uzupełniono. Jest bardzo możliwe, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić, jest bardzo możliwe, że pobrano materiał z tych uzupełnień.
Z tym, że... Wtedy to datowanie byłoby o tyle zasadne, natomiast z tym, że tam właściwe jest, całą, prawda? Z tym, że tam jest jeszcze inna sprawa. Były takie badania robione przez małżeństwo takie amerykańskie, amatorów interesujących się całunem, którzy zwrócili uwagę na to, że pobrano próbki, bo są zdjęcia całunu sprzed pobrania i po pobraniu, pobrano próbki nie z tych miejsc, które są oryginalnym płótnem całunu. I wtedy profesor Rogers, przed swoją śmiercią, Raymond Rogers, przed swoją śmiercią podjął się ponownego przeliczenia raz jeszcze tych wyników badań izotopu C14, które pierwotnie wskazywały, jakoby to było XIV-wieczne płótno, czyli byłoby to fałszerstwo okrutne. Przebadał i okazało się, że to jednak ma całun o wiele starszy wiek. Natomiast w paru zdaniach, bo warto zwrócić uwagę na to, co przemawia za autentycznością całunu, i to w sposób niezbity. Po pierwsze, proszę pana, redaktorze, proszę państwa, jest to matematyczna, to podkreślam, matematyczna zależność odległości ciała od płótna w relacji naświetlenie, siła obrazu, że tak powiem, a odległość płótna. Żaden malarz, żadne przypadkowe zjawisko fizyczne nie jest w stanie na całym obrazie uzyskać takiej matematycznej zależności. Żadne. My to dopiero potrafimy pod koniec XX wieku. Stąd mamy na przykład aparaty cyfrowe, prawda, telewizory cyfrowe, prawda, gdzie to matematyka steruje obrazem. I stąd na przykład obraz ma te swoje piksele, że tak powiem, w sposób uproszczony, prawda? Jeszcze krew, moneta za czasów Piłata. Dojdę do tego. Ale to jest w sposób niepodważalny. Po prostu ani w średniowieczu, ani w czasach nowożytnych, ani kiedykolwiek przed naszą współczesnością nikt nie był w stanie osiągnąć efektu dokładności matematycznej. I to ustalili Amerykanie z grupy STURP, The Shroud of Turing Research Project. To są wybitni uczeni. Prawda? To są specjaliści od broni kosmicznej, od badań kosmicznych, od osadzania satelitów na Księżycu, na Marsie i tak dalej. Prawda? Grupa profesora Jacksona, Jackson przecież wtedy już był docentem fizyki, grupa skupiona wokół niego, tam profesor Adler, wybitny uczony, prawda? Wybitny uczony, Rogers, Schwartz, prawda, od odczytywania zdjęć kosmicznych, prawda? To są ludzie wybitni, to nie są przypadkowi ludzie, więc ich wyników nie da się podważyć. To tak jak ja jako historyk bym chciał powiedzieć matematykowi, chłopie, ty robisz zadanie z siedmioma niewiadomymi i ja to zrobię lepiej, prawda? No to jest bzdura, ja nie zrobię lepiej. Teraz ktoś, kto to podważa, musiałby spełnić trzy elementy. Po pierwsze, musiałby mieć taki sam warsztat lub lepszy, musiałby mieć dostęp do materiału i musiałby się wykazać kompetencjami badawczymi, prawda? Bo jeżeli ja na przykład powiem, jestem świetnym kierowcą, a nie jestem, jestem przeciętnym, ale jeżeli powiem, jestem świetnym kierowcą i nie będę potrafił zrobić kontrolowanego, prostego na zwykłej drodze, kontrolowanego ślizgu, prawda? To nie jestem świetnym kierowcą, prawda? No nie jestem kubicą, nigdy nie będę. Natomiast tak to czasem wygląda, że przeciwnicy całunu nie mają tych trzech rzeczy: kompetencji, warsztatu i dostępu do materiału badawczego. I się wypowiadają. I tutaj no, niech ktoś z matematykami podyskutuje, prawda, i to obali. Panie profesorze, o monecie i o krwi. Druga rzecz, moneta. Proszę państwa, na oczach człowieka z całunu jest moneta. Prawda? Pierwotnie tego nie było widać, ale później dzięki właśnie tej super technologii, którą Amerykanie zastosowali w 1978 roku podczas badań, prawda, trwało na potem kilka lat, okazało się, że na twarzy człowieka z całunu jest moneta. Na początek nie było bardzo wiadomo, jaka to moneta. W końcu dotarto do tych monet, okazuje się, że jest to lepton Piłata. No wyobraźmy sobie fałszerza, który by wiedział, że należy na oczach zmarłego położyć lepton i też lepton z czasów Jezusa, prawda? Monetę z czasów Jezusa zwaną leptonem. I mało tego, żeby wiedział, jak ją położyć, prawda? To jeszcze by wiedział, że za paręset lat ktoś będzie to w stanie zbadać. No proszę państwa, no, to już posuwamy się w granicę już nie absurdu, ale kpiny ze słuchacza, prawda? Ja 40 lat temu, jak się zacząłem interesować całunem, nie miałem zielonego pojęcia, że na przykład kiedyś będzie aparat cyfrowy, prawda? A to 40 lat, a to paręset lat. Potem jeżeli chodzi o krew, tutaj są znakomite badania dla odmiany nie Amerykanów, tylko Francuzów i Włochów, grupy profesora Bollone i grupy profesora Marion,
prawda, wybitnych specjalistów w zakresie badań anatomicznych, lekarzy, profesorów medycyny i ich zespołów, które na co wskazują, prawda? Rozpad genetyczny, ja się na tym nie znam, tylko relacjonuję wyniki badań tych profesorów. Rozpad genetyczny wskazuje, że całun ma, znaczy, że krew, resztki tej krwi stałej. 2000 lat. Mniej więcej 2000 lat. Tam nawet dokładnie, to, prawda? Bo ten rozpad jest bardzo dokładny. I można określić grupę krwi. Tak, oczywiście grupę krwi. AB. I co ciekawe, oni datują to niemal, bo to prawda może być rok w te czy rok we w te, bo to już prawda, ale na ten sam czas, kiedy my znamy opis ewangeliczny, kiedy to się mogło zdarzyć, bo w grę wchodzą informacje dość precyzyjne. Piłat, prawda, i Tyberiusz. Stało się to za cesarza Tyberiusza i stało się to, kiedy namiestnikiem był Poncjusz Piłat z Pontu. Prawda? To nam pozwala sytuować czas, prawda? Pozwala nam też sytuować czas, samo to połączenie z tym przesileniem, prawda, które jest w czasie Paschy, przesileniem pogodowym, prawda, bo Pascha ma tam to określone przesilenie pogodowe Księżyca, prawda? Stąd też jest to święto ruchome, stąd nasza Wielkanoc, która zawsze przypada w święto Paschy, jest świętem ruchomym, prawda? To się tym zajmuje w historii i teologii specjalna dyscyplina zwana komputystyką. To są takie bardzo ciekawe dla historyka średniowiecznika wyliczenia. Jest nawet specjalna dyscyplina dotycząca całunu. Tak jest. Też naukowa. Tak jest. I teraz proszę Państwa, to już są rzeczy, które wykluczają fałszerstwo, no bo jeżeli by średniowieczny fałszerz już wiedział, że ma dać monetę, o której istnieniu wtedy nie wiedział, prawda? My dzisiaj tych leptonów, bo archeologia Palestyny rozwija się bardzo dynamicznie, my dzisiaj tych leptonów mamy dużo, ich odkryto. Mało tego, my mamy nawet te takie prasy do wyciskania leptonów, prawda? Bo tam one się szybko zużywały, te prasy, więc tam przerabiano i odkrywano, i archeolodzy Palestyny odkrywają, prawda? Tych jest dużo. I teraz fałszerzom się przypisuje rzeczy, o których istnieją, oni by nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, prawda? Ja pomijam inne bardzo ciekawe wyniki, prawda? Wyniki, które badań tamtych pyłków roślinnych, prawda? Ale to teoretycznie na upartego ktoś by mógł podważyć, nie? Że tam, prawda, no, te pyłki mają żywotność, mogły się przechować z tego czasu, wiatr je naniósł akurat wszystkie naraz na jeden, prawda, na jedno płótno. Co prawda na innych płótnach tego nie ma, tych, no, ale na to jedno wiatr, prawda? Więc oczywiście, że jest to śmieszne takie, ale można od biedy takiego argumentu by użyć, prawda? No, wszystkie wiatry naraz z wszystkich stron to płótno obsypały takimi pyłkami. I też te tam na dodatek pyłkami, z których część pochodzi wyłącznie z nadmorza Czarnego, tak, nie, z Morza Czerwonego, Morza Martwego, prawda? Tam są te rośliny, które żyją w środowisku słonym, prawda? I no to oczywiście te wiatry też wiedziały, że tam mają wiatr, prawda, żeby na to płótno nawieźć. No, to są pewne. Zostawmy je. Tak. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która to jest przemawia w sposób autentyczny, prawda, to ta trójwymiarowość obrazu. Obraz na całunie jest obrazem trójwymiarowym. Twarz, jeżeli jest oglądana przez mikroskop o bardzo wysokiej rozdzielczości, mikroskopy elektronowe, prawda, to twarz jest twarzą trójwymiarową. Cały organizm jest trójwymiarowy. O trójwymiarowości wtedy nie wiedziano. Mało tego, gdyby nawet założyć, że przypadkowo trójwymiarowość wyszła, prawda, to jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Na tym niewielkim obrazie dokładna, precyzyjna anatomia trójwymiarowa w dokładnej, znowu, matematycznej odległości fragmentu twarzy czy fragmentu rany od rany, prawda? Ta odległość jest dokładnie anatomiczna. Jest trójwymiarowa, ale odległość jest anatomiczna, prawda? Czyli malarz, gdyby to było malarstwo, gdyby to był obraz sfałszowany, musiałby dokonać czegoś, co w jego epoce było niemożliwe, o czym nie wiedziano nawet i co my dzisiaj, nawet przy współczesnej technice, gdybyśmy kazali malarzowi zrobić, to on tej matematycznej odległości nie osiągnie, prawda? Ręka ludzka nie jest tak precyzyjna. Panie profesorze, musimy niestety kończyć rozmowę. Ja chciałbym jeszcze poruszyć wiele wątków. Na pewno odsyłamy Państwa do książki pana profesora Idziego Panica, Tajemnica
całunu. Ja tylko zapytam jeszcze o energię. Jaka energia przyczyniła się do powstania tego wizerunku? Ja sformułowałem taką hipotezę, ale to tak było z przemyśleń raczej i z rozmów z kolegami fizykami, prawda, że całun powstał poprzez emisję ogromnej energii o niezwykle krótkotrwałym czasie. Tyle tylko, że to jest hipoteza laika. Ale później się okazało, że były takie badania prowadzone przez Włochów, fenomenalne badania pod kierunkiem profesora Lazzaro, który postanowił wykonać całun przy pomocy współczesnej techniki. Profesor jest pracownikiem włoskiej grupy badawczej ENA. Oni się zajmują budową, tworzeniem, projektowaniem laserów. Mają w tym zakresie znakomite wyniki, pracują z nimi na potrzeby lotnictwa wojskowego. I oni przez okres, przepraszam, 5, właściwie 6 prawie że lat prowadzili w bardzo starannym, że tak powiem, w starannej dyskrecji badania, dyskrecji dlatego, że nie chcieli jakichkolwiek nacisków zewnętrznych na takie, siakie czy jeszcze owakie wyniki. I co się okazało? Po zastosowaniu najnowszych możliwości technologicznych, po 5 ponad latach mozolnych prac, udało im się osiągnąć obraz zaledwie w 30% tego, co znajdujemy na całunie. Korzystając ze zdobyczy? Niezwykłych osiągnięć technicznych. Podkreślam, niezwykłych, prawda? I teraz wyobraźmy sobie, że jakikolwiek fałszerz miałby to osiągnąć w czasach starszych. Jest to niemożliwe. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę i dziękujemy księżnicy Cieszyńskiej za udostępnienie tego miejsca, w którym dzisiaj nagrywaliśmy wywiad. A jak pan zechce kiedyś o historii, to za rok. Zapraszam w takim razie na rozmowę po raz kolejny. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.